Nie mogłam znaleźć nigdzie w szafie mojej cosplayowej czapki Mario, dlatego jestem dzisiaj dystyngowaną wersją Mario, który pojechał do Francji na zjazd hydraulików. Postanowił być nieco bardziej artystyczny. Story time. Kiedy byłam na Saksach w Anglii, oczywiście podczas studiów, aby odrobinkę do nich dorobić, w trakcie mojego wolnego czasu chętnie zaglądałam do księgarni brytyjskich. A to wszystko po to, aby oglądać i podziwiać te wszystkie publikacje, które były na tych półkach angielskich księgarni dotyczących gier komputerowych. I właśnie w tamtym czasie wpadł mi w ręce jeden z numerów magazynu Retro Gamer. Ogromne wrażenie zrobiła na mnie kolorowa szata graficzna, bardzo interesujące artykuły dotyczące retro gier oraz oczywiście cena, która jak na moje możliwości była dość wysoka. Oczywiście mogłam sobie na tą gazetę pozwolić, ale w sumie to nie wiedziałam po co. Dlatego odłożyłam wtedy ten magazyn na półkę i z rozżaleniem wróciłam po 4 miesiącach pracy w fabryki kurczaków do Polski. I wiecie co? Bardzo dobrze, że wtedy odłożyłam ten numer magazynu na półkę, bo w dniu dzisiejszym dzięki wydawnictwu Promise mogę przeczytać wielką księgę Mario wydanie drugie po polsku i cieszyć się tą publikacją, a także mieć nadzieję, że ten oto skowronek zwiastuje ogromną wiosnę nowych publikacji dotyczących gier komputerowych na polskim rynku. A w dniu dzisiejszym podam Wam 8 powodów, dla których powinniście dołączyć wielką księgę Mario wydanie drugie do swojej gamingowej biblioteczki. Bo jest to wydanie drugie. Może to banalny powód, ale ma on jednak spore znaczenie, zwłaszcza jeżeli śledzicie świat gier wideo. Pierwsze wydanie tej książki, u nas po polsku, ukazało się w 2023 roku, a jeden pełny rok w świecie gier komputerowych to wiele zmian. Zwłaszcza, że mam wrażenie, że ostatnimi czasy wkroczyliśmy w jakąś złotą erę gier ze świata Mario. Dopiero co miała premierę gra o księżniczce Peach, nie wspominając już o doskonałym filmie z zeszłego roku, który również znalazł się w tej książce. Znalazła się też wzmianka o tej katastrofie filmowej z 1993 roku. Bo poprawione tłumaczenie. Jeżeli posiadacie pierwszą wersję książki Wielka Księga Mario, tę sprzed roku, i mieliście zastrzeżenia, zwłaszcza do nazewnictwa użytego w książce, to wydanie drugie sprawi Wam ogromną radość. Poprawiono wiele nazw własnych, poprawiono również wszystkie teksty, sprawdzono je po raz kolejny i wydano w zdecydowanie ulepszonej wersji. Bo jest to jedyna taka publikacja na naszym polskim rynku. A na pewno jedyna taka o serii gier Mario, co czyni ją wyjątkową pod każdym względem. Jako fan gier komputerowych i wideo, nie wyobrażam sobie kogokolwiek, kto chociaż raz nie słyszałby o słynnym hydrauliku. Nie musicie być z telefonami, nie musieliście nawet grać, ale każdy z nas, graczy, wie jak ważna dla świata gier komputerowych jest postać Mario. Bo świetnie się to czyta. Ponieważ Wielka Księga Mario wydanie drugie to zbiór artykułów z brytyjskiego magazynu Retro Gamer. Nie mamy tutaj do czynienia z taką zwykłą encyklopedią wypełnioną datami i trudnymi japońskimi nazwami, choć i takowe się tutaj znajdują, ale format, w jakim zostały wszystkie one przekazane, zdecydowanie lepiej trafia do czytelnika. I tak na samym początku znajdziemy tu pojedyncze wspomnienia deweloperów gier związane z Mario, jak i artykuły na temat zarówno tych niezwykle rozpoznawalnych tytułów jak Mario Kart oraz tych zdecydowanie trudniej dostępnych, zwłaszcza na naszym rynku, gier, które okazały się na przykład tylko i wyłącznie w Japonii. To wszystko powoduje, że czytanie Wielkiej Księgi Mario to po prostu przyjemność, którą możemy sobie rozłożyć na laty, sięgając raz po dłuższe, a czasami po krótsze artykuły, w zależności od tego, ile mamy wolnego czasu. Bo kolor i skład. Już kiedy na samym początku przekartkujecie Wielką Księgę Mario, zauważycie, że jej twórcy postawili nie tylko i wyłącznie na wiedzę, ale również na wygląd. Niezwykle barwny i dynamiczny skład wypełniony jest dodatkowymi ramkami, z dodatkowymi informacjami, screenami z gry i pięknie zaprojektowanymi stronami, na których zapoznajcie się zarówno z różnymi postaciami ze świata Mario, o których nawet nie mieliście pojęcia, jak i ze światami, które pojawiają się w grze. Bo nostalgia i wspomnienia. Wszyscy wiemy, że Mario wielkim hydraulikiem był. W sumie to dalej jest i wielu znanych deweloperów ze świata branży gier dorastało na pierwszych grach z Mario, tak samo jak i my, gracze. Wielka Księga Mario jest wypełniona również także pojedynczymi wspomnieniami takich tu z branży jak John Romero i Scott Miller, co niezwykle przyjemnie się czyta, jak właśnie ta konkretna postać wpłynęła na rozwój tych wielkich znanych w przyszłości ze świata gier. Bo bardzo wysoka jakość wydania, wysokiej jakości papier, twarda oprawa, laminowane fragmenty okładki,
Świetne kolory i ten zapach prosto z drukarni to walory, które doceni każdy prawdziwy fan papierowych wydań książek. Tak w świecie cyfryzacji myślę, że wciąż jest bardzo wiele osób, które docenia papier. W tym ja, bo wasza biblioteczka potrzebuje wylewelować. Z Wielką Księgą Mario wydanie drugie z pewnością się jej to uda. I to już wszystko. Mam nadzieję, że ta bardzo nietypowa recenzja tej oto publikacji zachęciła was w jakiś sposób przynajmniej do zapoznania się z tym tytułem, zwłaszcza osoby, które interesują się grami retro, zwłaszcza osoby, które interesują się Mario. Myślę, że zdecydowanie powinny poszukać w księgarniach internetowych właśnie tej książki. Mnie ona z pewnością cieszy, ponieważ tak jak wspomniałam na początku, mam nadzieję, że to jest kolejny sygnał tego, że nasz polski rynek wydawniczy zaczyna się powoli rozwijać i przebijają się tam kolejne książki dotyczące gier wideo i będziemy w przyszłości mogli podziwiać znacznie więcej świetnych publikacji. A wydawnictwo Promise jest zdecydowanie obietnicą tego typu zmian. Zatem dajcie mi znać w komentarzach, czy już macie tą książkę, czy być może macie tylko wyłącznie wydanie drugie i nie planujecie kupować wydania drugiego, czy być może właśnie od wydania drugiego planujecie zacząć swoją przygodę. Do czego szczerze zachęcam. Jaka jest wasza opinia na temat tej książki? Napiszcie mi w komentarzach i zostawcie oczywiście lajka, suba, dzwoneczek i udostępnijcie to wideo, jeżeli tylko wam się podobało. I mam nadzieję, że spotkamy się ponownie przy okazji kolejnego filmu już za tydzień. Dzisiaj troszeczkę nietypowo, ponieważ o książce, ale już za tydzień wracamy do recenzji. Wreszcie udało mi się skończyć Final Fantasy 7 Rebirth. Sorry, że to tak długo trwało, ale niestety w międzyczasie byłam w szpitalu, a wiecie, w szpitalu jakoś tak nie chcą, żebyś zabierał PS5 ze sobą, wiecie, na oddział. Ale powoli już wszystko wraca do normy, więc do zobaczenia już za tydzień. Dzięki raz jeszcze i pa, pa!